Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem w dzisiejszym programie Czerwony Dywan jest Miłosz Szefner. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Zacznijmy może od tego, że jest, nie wiem jak to nazwać, pewien projekt, ale nie do końca muzyczny, bo to jest całe takie patchworkowe wydarzenie Ars La Trans. Czy mógłbyś naszym słuchaczom przybliżyć, na czym to wszystko polega? Ars La Trans jest stowarzyszeniem kulturalnym, który zrzesza wiele dziedzin kultury. Zespół Ars La Trans Orkiestra jest jedną z odnogą właśnie ich działań. Co roku organizują oni festiwal, który trwa kilka dni w Krakowie. W tym roku będzie to 27 kwietnia. No i nagrywamy płytę co roku. Dwa lata do tyłu nagrywali płytę też, ale inny skład. W tym roku jest skład zmieniony. Była narzucona tematyka płyty. W tym roku padło na noir. I wszystko się dzieje w tym obszarze jednego klimatu. Co roku nowi twórcy, bo to ma też pomóc właśnie młodym twórcom do tego, żeby się pokazać, żeby mieć taką swoją przestrzeń do tego, żeby się wyrazić artystycznie. Pierwsze dwie płyty, o ile się nie mylę, były nagrane w jednym składzie. Teraz była pierwsza zmiana. Zostaliśmy zaproszeni z różnych stron kraju, bo wiadomo, jakby Ars La Trans to jest klimat krakowski, a dużo osób jest z Wrocławia, ja jestem z Kępna, niedaleko Wrocławia, w województwie wielkopolskim. Więc tak, zostaliśmy zaproszeni do tego projektu, nagraliśmy płytę, będziemy grać teraz koncert, były trzy wyjazdy kompozycyjno-produkcyjne, na których w sumie się poznaliśmy, bo ja nie znałem nikogo z tamtej ekipy. I oni, niektórzy mieli jakiś kontakt ze sobą, ale tak naprawdę dopiero w tym projekcie się poznaliśmy. Nagraliśmy płytę, która miała premierę 23 lutego w piątek. Można ją odsłuchać na Spotify. Będziemy zresztą tutaj cały czas prezentować to, co niesie ze sobą krążek noir. Jak to jest, kiedy spotykają się ludzie, tak jak wspomniałeś, którzy wcześniej tak się do końca nie znali i siadają do produkcji projektu? Czy każdy przynosi coś ze sobą? Wiemy już, że jest narzucony temat. Zaczęło się od tego, że powstała playlista na Spotify'u, która gdzieś tam krążyła z jakimiś utworami, które są w klimacie noir, żeby bardziej zobrazować nam to dźwiękiem, w jakim to kierunku powinno pójść. Pojechaliśmy najpierw do zamku takiego, tylko nie pamiętam miejscowości, gdzieś na Śląsku. Mieliśmy 4 dni pierwsze. To był totalny jam session. Rejestrowaliśmy wszystko, co graliśmy praktycznie. Powstało szkielet 11 utworów. Bez tekstów jeszcze, ale z liniami melodycznymi różnymi. No to była bardzo, bardzo fajna zabawa na pewno. Kolejny obóz już mieliśmy taki stricte produkcyjny, były rozłożone mikrofony, cały sprzęt do nagrywania, już wszystko wklepywaliśmy w komputer, tak jakby miało być na płycie. No i myśleliśmy nad tekstami, liniami melodycznymi, więc to szło w tym kierunku. Dużo pisania tekstów było, muzyka dosyć sprawnie szła, a teksty wiadomo troszkę więcej czasu potrzebują, ale i tak uważam, że to bardzo szybko poszło. I drugi obóz, żeśmy dopracowywali rzeczy, jakieś tam parę numerów, które nie zostały na tym drugim zamknięte. No i w międzyczasie gdzieś tam jeszcze we Wrocławiu się spotkaliśmy u Radka, u producenta tej płyty i też gitarzysty naszego, bo ma też studio tam i nagrywaliśmy jakieś tam niektóre partie, które jeszcze trzeba było dograć. No i tak to wyszło. Cała płyta w klimacie noir, w klimacie takiej ciemności, kiedy czytałam o krążku, to takie właśnie mroczne, tajemnicze miasto. Trochę tak. Myślę, że gdzieś tam z początku myśleliśmy bardzo o tym klimacie i o tym, jak to powinno wyglądać, a później już tak trochę, nie wiem, czy sami się wdrożyliśmy w ten klimat, czy po prostu jakoś tak naturalnie wychodziły te rzeczy, że już zapominaliśmy o tym, że noir, że musi to być w tym klimacie, tylko robiliśmy po prostu muzykę. No ale myślę, że jest to koncepcyjny album, zgadza się tam wszystko, tekstowo jest dobre są te teksty, co mogę innego powiedzieć. Jest kilka numerów, wiadomo, jakiś więcej radości i jakiś promyku nadziei, ale no taki był temat i ja w sumie odnajduję się w takich klimatach, lubię o takich rzeczach pisać, nie było mi to obce. Czy tobie jako twórcy, jako muzykowi ciężko było czasem pójść na kompromis w tak sporej grupie osób? Tak, zdecydowanie. W sensie nie było mi ciężko iść na kompromis, bo mam taką naturę, że potrafię to zrobić, ale ciężko mi się odnaleźć, było odnaleźć w zespole, bo dawno nie brałem udziału w takim czymś.
że jest więcej osób, które mogą coś powiedzieć niż tylko producent i ja. Więc no, bywały spięcia albo jakieś takie trudne sytuacje. Ale myślę, że każdy chciał dobrze dla tego projektu, więc nie było to jakaś tam gęsta atmosfera przez dłuższy moment, tylko to były takie chwile zastanowienia po prostu. No, muzyka, robienie muzyki nie zawsze jest też super przyjemne, bo są momenty, gdzie nie idzie przebić pewnej ściany, siedzi nad czymś którąś godzinę. No, trzeba cierpliwości też do tego. No, ale myślę, że tak patrzę teraz całościowo na to, jak nam to poszło, to uważam, że powinniśmy być zadowoleni, jaki wyszedł rezultat. No i tyle. Płyta na pewno przykuwająca uwagę. Już wspominałeś, że będzie można was usłyszeć w Krakowie. Przypomnij kiedy i przypomnij w ogóle, kiedy Ars La Trans się odbywa w Krakowie. Ars La Trans się odbywa 27 kwietnia. Festiwal się odbywa w Krakowie. Mamy festiwal, będzie koncert premierowy. Niedługo zaczynamy próby do niego. Będą też goście na tym koncercie. Będzie parę osób znanych z branży muzycznej. Wykonawców, z którymi też zagramy jakieś utwory. Mamy zaplanowane kilka koncertów. Festiwale się domykają gdzieś tam letnie. Czyli to nie tylko Kraków? Nie, nie. Planujemy na jesienią jeszcze pograć tą płytę i mam nadzieję, że też sporo festiwali ogramy latem. No zobaczymy, jak tam bookingi będą. Parę miejsc już mamy klepniętych. Gdzieś parę jest znaków zapytania, bo wiadomo, jeszcze nie ma konkretów, nie ma umowy. Więc nie jest to klepnięte, ale no chcielibyśmy tam zagrać 15 koncertów. Myślę, że będzie fajny wynik. Miłosz, a ty jako twórca już taki jednostkowy, powiedz, jakie masz plany związane właśnie z czasem, który już będzie zamknięty tymi koncertami, tym wszystkim. Co dalej? Ja obecnie jestem na etapie rozmów właśnie z wytwórniami, bo byłem w jednej wytwórni, ale pewne rzeczy się tam wydarzyły z mojej strony i z ich, więc nie doszło do skutku wydanie płyty, tylko wyszły 4 single. No, ja właśnie też współpracuję z Radkiem Baranowskim, który produkował płytę Ars La Trans. Dużo teraz rzeczy robimy. Praktycznie robimy nowy numer co tydzień, jak się spotykamy. Mamy taką tendencję, że zamykamy utwór w jeden dzień. No może do niego trochę wracamy, ale już jest większość zrobiona. W kwietniu na pewno będę chciał wydać pierwszego singla, bo już mam bardzo dużo materiału i marzę o tym, żeby wydać na jesień płytę swoją. No moje plany indywidualne są bardzo jakby ambitne i jestem bardzo wierzę w to, co robię i myślę, że w ciągu kilku lat wdrapię się na szczyty, czy jak to można nazwać, polskiej muzyki. Są do tego predyspozycje i są do tego są na to dowody w postaci piosenek, które niedawno zrobiłem, więc kilka osób też w to wierzy mocno, mój management i też wytwórnia, z którym rozmawiamy. Także w kwietniu wyjdzie singiel, mam nadzieję. No lato też będzie koncertowe, jeśli chodzi o Szefnera. Nie będziemy jakoś mnóstwo grać, bo też nie mamy czym na razie, bo jest 5 singli, znaczy tych utworów na koncert mamy, żeby spokojnie pograć full, ale myślę, że festiwale też w tym roku pogramy. Jakby się udało na jesień trasę swoją solową zagrać z płytą, no to będzie sztos, ale generalnie celujemy na przyszły rok, że już tak z pełną pompą Szefner będzie wjeżdżał wszędzie. No i mam nadzieję, że wtedy Szefner znajdzie czas dla Radia RSC, oczywiście, żeby opowiedzieć co nieco o swoich indywidualnych dokonaniach muzycznych. Tymczasem przypomnijmy, jeśli kogoś zainteresował, nie wiem jak to nazwać, festiwal, wydarzenie Ars La Trans, to gdzie możesz szukać informacji o tym? No, wystarczy wpisać Ars La Trans na Instagramie bądź na Facebooku, bo Ars La Trans ma swoją stronę facebookową i też w socialach promuje wszystkie rzeczy, też nas jako orkiestrę, czyli swój zespół, który stworzyli, ale też inne wydarzenia, które będą się tam działy prawdopodobnie przez kilka dni. Dawno nie aktualizowałem informacji, które tam spływają. Więc też nie będę się tutaj wymądrzał. Wystarczy wpisać sobie w social mediach i wszystkiego się dowiedzieć. Są tam bilety oraz też można zamówić sobie płytę naszą z ich strony, więc zapraszamy serdecznie. A o tym wszystkim mówił Miłosz Szefner, wokalista, uczestnik projektu Ars La Trans. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.